Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na rybki, nie inaczej, więc wszystkich swoich miłośników wędkarskich przygód zapraszam na najnowszy film oto z tego miejsca. Na tą chwilę jest godzina 18.03, 10 sierpień 2021 i w ten dzionek nakręcę dla Was materiał. Przyjechałem z kolegą Robsonem na porządne rybki. Siema Robson. I powiedz jak? Jak będzie dzisiaj? No jak? No pytkę będzie. Pytkę, ale będzie jakaś rybka? Pewnie tak. I nastawiamy się na co? Jak tak mówisz? No. Ale na co się nastawiamy? Na nic. Rano będziemy na ten temat rozmawiać. Rano. A teraz odpoczywamy, tak? Więc drodzy Państwo, Robson wędki zarzucił. Ja teraz wstępnie się rozłożyłem. Wyznaczyłem odległość na kikach, czyli 10 długości razy 3,60 i tak niedaleko będę łowił. 36-8 metr. Odległość na spombie, zaraz zanęcimy, przygotuję mieszankę dla Was, przy Was i zobaczycie co i jak. Jest z nami także kolega Sławcio. Cześć. Cześć. I Sławek, co i jak, powiedz. No ja trochę wcześniej byłem od Was, także tak? Udało mi się dwa ładne karpie wyjąć. Tak. 4 kilo. No. 4 Japońce, też ładne. No i ładnego leszcza. I posiedzi z nami do rana. Będziemy, zobaczymy. Co i jak, ale potencjał jest na tej wodzie. No ja bym chciał amura wyjąć. Amura, to polujesz dzisiaj na amura, tak? Chciałbym. Chciałbyś na amura. Czy uda się, zobaczymy. Więc drodzy Państwo, sami słyszeliście co i jak, a ja nastawiam się na jakąś rybkę i chciałbym coś w końcu złowić, takiego fajnego, godnego i Wam to zademonstrować i pokazać. Więc każdy jakieś nastawienie ma. Robson, zobaczymy rado, kolega Sławcio amura, a ja coś godnego, aby ręka bolała. Więc nie przedłużając już dużo, zapraszam na najnowszy film oto z tego miejsca, więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, ktoś lubi jarać na moich filmach i jedziemy z tym koksem, bo już późno. Więc drodzy Państwo, zanim zarzucę, najpierw mieszanka, którą przygotowałem do zanęcenia łowiska. Czyli z ostatniego wypadu z Karolem z wody PZW została mi zanęta. I to jest bardzo dobry towar. To jest bardzo dobry towar, Wam powiem, że tym zanęcę sobie łowisko. Jeszcze coś, niecoś do tego dodam. Drodzy Państwo, tak wspomniałem, weźmiemy trochę towaru, tak niedużo na wejście. Tym, co nęciliśmy, to pójdzie do podajników za chwilę. I zanęcę tym towarem, a nową mieszankę zaraz przygotuję, czyli pelety, dwa rodzaje zanęty, słodka i pikantna, tak aby dopasować się na tym łowisku, ale teraz zanęcę tym towarem, który Wam pokażę. Czyli zanęta bardzo dobra, pelety bardzo dobre, drobniutkie, teraz trochę kolorowych, jedziemy dalej, damy trochę drobnego kryla, ale niedużo. Niedużo, bo to mi posłuży do metody. I tu mamy z Sonu Bites towar, czyli kryl, pikantna kiełbasa, czosnek i Tiger Nut, czyli bardzo dobry towar. Też niedużo, tak aby nie przekarmić rybek. No i tego dużo nie będzie. Nie będzie, drodzy Państwo, dużo. Do tego dodamy puszkę kuku. Ja, Sławciu? Na razie przerwiemy, drodzy Państwo, to moje przygotowanie mieszanki. Podbierzemy koledze rybkę. No ale co by nie było, nie? I drodzy, leszczyk. I mamy, drodzy Państwo, ładnego pana Leszka, czyli Sławcio, gratulacje. I rybka. I rybka wraca, tylko oddać cukiereczka. Cała zdrowa. I jest w pytkę. Cukiereczka? Tak. Założymy jeszcze. No masz oszczędność, tak jak ja przede wszystkim. Proszę. I tak mniej więcej to wygląda. Czyli Sławcio nastawia się na amura, czego mu życzę.
Przy okazji, drodzy Państwo, zobaczycie Amurka jak będzie, jak to mniej więcej wygląda. A więc dokończamy dalej naszą mieszankę. Dokończymy naszą mieszankę, teraz damy kukurydzę damy całą. Chcesz trochę do zanęty? Tak. Proszę, weź do zanęty, Robson. I to ilość nieduża kukurydzy, tyle wystarczy, bo to będzie różnorodność towaru, tak aby nie nasycić. Dodamy teraz pelet. Pelet. Parę takich większych kawałków. Jednego. Mamy ciemniejszy, drugi, też niedużo kawałeczków. I mamy... Też takie? I mamy... Nie chcę, Robson, nie chcę. I czerwony garść. Domieszamy mieszankę. Dodamy teraz trochę kulek, czyli z ostatniego wypadu. Kulasy, piętnastki, no ale oczywiście zmielimy je tak, aby trochę było tego zmielonego. W środku jest taki towar bardziej intensywny, więc kilka czerwonych, niedużo. Raz żółtych kilka. Damy jeszcze dwa i mamy kryla. Kryla też 15 trochę zmielimy. Tak mówię, to intensywność będzie smaku w takiej rozkruszonej kulce. Tak, aby sobie pojadły te rybki. Ok. I mamy towar. Tak pokazałem. To jest niedużo tego. Niedużo tego i tym ja podsypę. Podsypę tym. Oczywiście zapach przełamiemy. Surc tym. Ok. I tym będziemy dipować w nocy, wędkować na to. I tak mniej więcej ta mieszanka, którą przygotowałem, wygląda. Czyli pelety, ziarna, drobne, większe, kukurydza. I to przygotowałem do dzisiejszego wędkowania na tej wodzie. Czyli nic mi innego nie zostało, jak zanęcić sobie łowisko. Więc, drodzy Państwo, już nie mogę doczekać się wędkowania. Skręcę zanęcę, obiorę kurs, czyli no chcę czy nie chcę, muszę chałupę. Biały dom, tak na wprost, nie pod skosem, od śmietnika biały dom. Może tam latarnia w nocy będzie świeciła i będę miał jakiś punkt zaczepny do wędkowania nocą. Czyli stąd w kierunku latarni. Jedziemy, drodzy Państwo, z tym towarem. Oczywiście trochę zostawię na rano i zobaczymy, czy się sprawdzi. Kto sypie, ten zbiera. I czy to się sprawdzi, więc machaj, będą ryby, będą. Do flipa. Dobra. Biały dom na dwie wędki. Jedziemy. No niedaleko, dobrze będzie. Thank you.
pod jedną, zaraz pod drugą. Trochę na rano zostawię. Co to jest na tyle ryb, co tu jest karpi, stado podpłynie, to... Sławcio branie ma, a ja zostawię sobie dwie rakiety na rano, tak aby mniej więcej o 3 w nocy może dosypać trochę tego towaru, więc temu podziękujemy. Jak widzicie, na 2 zostawię trochę towaru. Co jest? U Sławcia kolejna rybka, czyli Japoniec, ale ryba cieszy. Czy leszcz? Japoniec. I rybka, drodzy Państwo, zaliczona. Czyli zobaczcie sami, jaka ładna sztuka. Dobrze, wędkujemy dalej i jest w pytkę. Z baja. I jak zwykle, Sławcio, wiecie, na co czeka? Na amura. A czy amura się doczeka, czego mu serdecznie życzymy, zobaczycie to w dalszej części mojego filmu. Więc zostańcie z nami i zobaczymy, co będzie się działo. Ale zapowiada się pięknie, pięknie, jeszcze raz pięknie, po prostu wszyscy razem. Bajecznie, pyzu się, bajecznie. Dobrze, zarzucimy jeden towar na tej starej zanęcie, ale dopalimy, czyli słodycz ma być. Więc będzie słodycz z odrobiną pinkatności. Znaczy taka mieszanka stara, odświeżona dobrym towarem się sprawi. Zobaczycie to sami. Więc najpierw zarzucę, bo już późno. Godzina 18:35. Najpierw zarzucę obydwie wędki, rozłożę dalej stanowisko i przygotuję nowy towar, świeży, do wędkowania w nocy. Więc do klipa, na znak, śmietnik, z boku jedną, a drugą na chałupkę. I tak, jedna jest, teraz drugą. Przygotuję stanowisko i zanętę do nocnego wędkowania. Druga mieszanka. To oczywiście też dopalona. Tu więcej trochę towaru wejdzie. Tak mówię, zostawiłem trochę. I zaraz będę musiał przyszykować nową mieszankę. Trochę dociśniemy. I taki ulepek z wczorajszego, przedwczorajszego wędkowania, który posłużył mi do zanęcenia, poślemy. Dobra, ok. Jeszcze mogłem trochę lewo, ale to nie przeszkadza, w nocy i tak kierunek tylko wybiorę. Zakładamy swingera i rozrabiamy nową mieszankę. A więc, drodzy Państwo, odjazd. Pierwsza rybka. Tylko zobaczymy, co i jak. To będzie trochę trwało, dlatego takie kije wziąłem, wiesz,
i małe haczyki, nie? Żeby się pobawić trochę. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Dawno tu nie byłem, wiesz, i nie wiem. Nie mam wyczucia, ale może być Japoniec. Lub... Nie bije, idzie jak, wiesz, zobacz, pa. To co mówisz? Co obstawiasz? No może być Japoniec, a tu ładne Japońce są, nie? Tak, kilo dwa, tak Sławcio mówi, bo tu na co dzień, drodzy Państwo, wędkuję, to wie mniej więcej na czym, z czym to się je, jak się tu wędkuje. Ale branie było intensywne, nie? Więc jak widzicie, na razie weszły w zanętę. Cukiereczek się spisuje, tylko jeszcze rybkę muszę zobaczyć. Plecionka jest, to ryba może się spiąć. Nieduży hak jest, nieduży, drodzy Państwo, hak. Podniesiemy rybkę. Amur by był? Może i amur. Coś dużego widzę. Uważaj, amur. Mamy, drodzy Państwo, duży, wymieniamy na duży sprzęt. Amur. Amura mam. To zamiast ja, to ma cyrwę. No kolego, jeszcze trzeba wyholować. To nie jest to, co na haku, tylko, drodzy Państwo, liczy się to, co w podbieraku. Zanęta nic pomogło. No i takie stado, jak wejdzie, to moment to w szamie. No wkładaj, Sławciu. Jeszcze nie. Może zobaczy, podbierak się odjedzie. Musi być na wierzchu, którego podbierze. Ale bije. No, czepie. Masz go. Hamulec, bo on będzie spierdalał. I rybka nie, też brakuje. Zaliczona. Ładny, nie? Nie. Ile mu dajesz? 5 kilo na pewno. 5-6 kilo. O. Ile? Więcej masz. Robson. Ładny. Weź tę matę do góry. Jest pochyło. Dobra, niech stoi tam. Ja sobie ściągnę. No. On będzie zaczepiony. Dobra, to ja sobie wezmę. I drodzy Państwo, kto sypie, ten zbiera. I mamy pięknego amura, który skusił się za końcóweczkę. Wstawiasz, Sławcio, na oko. 6-7 kilo. Polejemy matę, żeby nie rybkę. Już, drodzy Państwo, fotka, zmierzymy, zważymy. Boże, ryba żywa. No wiesz, po co jest mata teraz? Amur to jest wariat. Lepnik jeszcze. Ty ma tu jeszcze. Do no przodu. Tu. Dobra. Przodu. Dobra. 92.
93. Piękna zdobycz i jest w pytkę. 93. Piękna zdobycz i jest w pytkę. Waga. Ile? O kurde. 10.30. Drodzy Państwo, 10.30 z matą. Wypuścimy rybkę, zmierzymy matę. Obliczymy. Jest bajecznie. Dziękuję Ci. Dziękuję Ci. Dziękuję Ci za walkę. Z matą. Dziękuję Ci. Mój. I kto sypie ten zbiera, drodzy Państwo, sprawdziło się to. Więc dziękuję Ci za walkę, koleżko. A wiesz, Sylwek, jakie życiówka, co się robi? Wiem, leję wodą. Co ty na to? Baja, dziękuję Ci za walkę. Jest, wiecie jak, bajecznie, nie inaczej, drodzy widzowie, bajecznie. A wiesz, że ta ryba była Twoja? No miała być. Ale oby kolejną przyprowadził. Teraz konkretnie ją namoczyłem, drodzy Państwo, bo mata była sucha, ale mniejsza z tym. Dwa i pół kilo. Ile? 2 kilo dojmujemy? Plus 2,30. Dajemy 8? 8. Będzie 8. No, bo ona namokła. Namokła. To, drodzy Państwo, taki amur. Ile? 92 centymetry? No, 93. 93 centymetry, 8 kilo. Jest pięknie. Jazda. Jazda jej. Jedź. Jest. No. Karpik. Drodzy Państwo, karpik, a jak karpik, to wybieramy tylko podbierak. Liczę na takiego chyba, ale kije ma karpiowe, w razie co wymienimy. Więc machaj będą, ryby będą. I drodzy Państwo, Sławcio teraz coś ściąga. Zobaczymy, drodzy Państwo, co. Ryba poszła w lewą stronę. Chodź, drobcią. Sławcio, na tą stronę. I pomalutku zobaczymy. No może być amur. Przeszedł. Pod spodem przeszedł? Dobra. Ściągnąć nie. Z tej strony go weźmiemy. I drodzy Państwo, zobaczymy, co u Sławcia. Czyli ryba praktycznie pod brzegiem. Widzicie, jak bije? Ale no, po co ma poplątać? Tak, rozumiem. Ładny. Piątka będzie, dobrze. Na karpiówce zobaczcie, jak chodzi praca. Wędki jakie masz dla widzów? Shimano. Alivio Shimano. Ryba jeszcze nie gotowa, zaraz pierwsze podejście. Muszę ją zobaczyć, żeby na ślepo nie bić. Mały. No ale liczy. To najważniejsze, że jak walczy. Tak. To jest myśla do tego aboratu.
ale wariat. Mały, ale wariat. Na pewno coś złego. Zobaczcie, jak wybiera. Jakie tu ryby są waleczne. Bardzo waleczne ryby. Przyznacie to, drodzy Państwo. Ale nie? No zobacz, i to karpiówkę masz? Jest, nasz. No ja wiem kiedy, jak go pociągniesz. Ja wiem, ja podbierać umiem jeszcze. Bo znałem takiego fachowca, że wiesz. Biegał za rybą. A prawidłowo podebrana ryba, to wędkarz powinien rybę naprowadzić na kosz. Zobaczcie, jaka waleczna. Jaki ten karp jest waleczny, Sławka. Ale ci dał popalić, nie? Jest. Podbierak karpiowy. To jest. Dobra piątka, na dobra. Matę go na matę dobra piąteczka. Na mnie to. I taki byczek. Kosz ma 50. To zobaczcie, drodzy Państwo. 50, 60 parę centymetrów. I tak mniej więcej, zobaczcie, jak ryby tutaj są waleczne. Czyli zaczyna się konkretne wędkowanie. A co uda się jeszcze złowić, zobaczycie sami, więc... Ważymy go? Dawaj. Daj. Zważymy dla widzów. Zobaczą, co tak szarpie. Mata ma 70 deko. 70 deko. Mata. To jest. No jest sucha. Sucha. No to mniej więcej. Ja piątkę daję. Ale nie ma chyba piątki. No coś ko piątki. Nie ma. 4 kilo. 4 kilo. 4,20. 4,20, no. I taka rybka. Ale mocny. Mocny idzie. I drodzy Państwo, tak to mniej więcej wygląda. Takie wędkowanie, więc poszedł. Gratulacje. No ale Amura ci życzę. Gratulacje, Sławciu. Amura. No dziękuję. Złapę, nie złapę to. No ale wiesz, bije to tak za bardzo na amurze, nie zależało na ładnej rybie. I mam, drodzy Państwo, Amura. Ładnego. Coś się zaczyna dziać. Zestawy zarzucone, nowa mieszanka przygotowana, którą przygotowałem, czyli dwie nowe mieszanki, które zaraz przetrę, pelecik do połączenia i na nowy towar będę wędkował, a w międzyczasie rozkładam parasol, bo niedługo będzie ciemno. Przygotowuję nowe mieszanki, czyli już gotowo. Dodałem pelety do jednej i do drugiej, drugie i będzie mieszanka, dwie mieszanki z dwóch różnych firm o różnych dwóch zapachach, tylko połączę, czyli jedna z peletami, druga z peletami i te dwie mieszanki będę miał do nocnego wędkowania. A co uda się złowić, zobaczycie to w nocy sami. Już jest podciągnięcie i widzicie, i ryba siedzi. A co jest, zaraz zobaczycie. Czyli na żywo. Ściągamy. Jeszcze kwestia wyholowania rybki. Ale też słabo idzie, ale wiecie, tak ten Amur też mało co szedł. Dopiero pazurki swoje pokazywał przy podbieraku. Małe haki, więc nie ma co z rybą się spieszyć, federy. I co by nie było, tak aby nie wyrwać drobnego haka,
z pyska ryby, żeby nie skaleczyć ryby. I zaraz zobaczymy. Może być i karaś. Nie wiem. Nie wiem, dopóki nie zobaczę. A póki widno, drodzy Państwo, zobaczycie całe branie i czy uda mi się tą rybę wyholować, samemu podebrać, to zobaczycie, póki jeszcze widno, bo później w nocy będzie słabo z tym kręceniem filmów, jak wiecie. Jak Robson? Jest? No i pięknie. I o to chodzi wszystkim. Sławciu, prosiłbym cię o podbierak. Mniejszy, no. Chyba, że będzie coś większego, to... Chyba, że amur, to wymienimy. Mam dwie mieszanki. Masz, Robcio. To masz. Podbierz profesjonalnie, a później mi dasz. A ja rybę potrzymam. Pokaż, tylko widzą, pokaż u Robsona ładny leszczyk, który wróci do wody, a ja rybkę trzymam, bo co mi zostało w tym wieku, tylko sobie trzymać i nic poza tym. Tak, ja nie widziałem jeszcze ryby. Robsona leszcz poszedł. Daj mi, mój przyjacielu. Nie wiem. A ja sobie usiądę, jak to na naturze. Na początek, leszek. Co ma meszek? Widzieliście u Sławka, co ryba 4 kilo przy karpiówce dawała, a ja przy małym haczyku i federze po prostu nie mogę szarżować za bardzo, żeby ryby uszkodzić. Już jest gotowa, praktycznie zaraz będzie. Widzisz co? Jeszcze nie widzę. Odjechało ładnie, że krętnik poszedł parę metrów do góry. Przynajmniej z 2 metry. Trzyma się dna. No zobaczcie, krętnik jest wysoko, już metr nad wodą, a ryby jeszcze nie widać. Chyba nie amur drugi. Nie widzi, Sławciu? Amur. Więc zmiana podbieraka. Więc temu podziękujemy. Mamy drugiego amura. Przejdziemy na drugą stronę. Nie mam czasu na rybach, na prywatne wiadomości. Więc podziękujemy. Podziękujemy, kto by nie dzwonił. Troszkę mniejszy. Troszkę mniejszy.
Dzień Amura. Jeszcze ryba nie zaliczona jest. Pieza odprawił czary i przeszły do ciebie. Ryba jest niezaliczona, Robson. Nie mówmy hop, póki ryba nie jest na brzegu. Ryba dopiero będzie zaliczona, jak będzie w koszu. A teraz jeszcze walczy. Haczyk 14, Dranowski. To może być słabo zapięty i po rybie. Więc nie ma co szarżować. Jak wiecie sami, sporym amurem jeszcze na federa. Już, będzie gotowy. Jeszcze, jeszcze. Na drugiej mam branie, ale zajmiemy się jedną rybą. Przytrzymam żyłkę. Popuścimy żyłkę. Przytrzymamy żyłkę. Jeszcze, jeszcze. Pyzuś, jeszcze. To jest amur, niestety. To jest amur. Amo, amo, amo. Tarirara, tarirara. Jest przeciąganie. Już, Sławek. I do góry. No to ci powiem, że czary odprawiłeś i przeszły odsłaszcza amory do ciebie. Podsypane. Drodzy Państwo, kto sypie, ten zbiera. Towar bardzo dobry, woda bardzo dobra, rybna. Więc, drodzy Państwo, co byście chcieli? Płotki łowić? Na matę ważymy, mierzymy. Zważymy go na siatce. Daj siateczkę. Sławciu, na tym go zważymy. Co masz? Drodzy Państwo, piękny, piękny amur. Dwa. To nie, to zważymy samą. To się pięknie waży na tym. Drodzy Państwo, za oczka zaczep tam jakoś. No i jedziemy do góry. Pokaż dla widzów. 6,12 było. 6,12 to będzie 5,5 kilo spokojnie. 5,5, jeszcze teraz zmierzymy rybkę, pamiątkowe zdjęcie. I wiecie, na patelnię nie pyzuj z powrotem do wody, aby ktoś inny cieszył się tą zdobyczą, jak urośnie. Więc nic dodać, nic ująć. Piękny byczek, piękny, zahaczony, delikatny zestaw. Zobaczcie, jaki haczyk jest. Zobacz, jaki haczyk. Haczyk jest delikatny, rybce zwrócimy wolność. Polejemy rybkę. Poczekaj. Pięknie. Wyjmij pod podbierak, zmierzymy rybkę. Gdzieś od początku. 20 i 101. 102. O 20. 82. 82. Szybka fotka i rybka wraca. Weź, przytrzymaj, żeby nie wyskoczył. Przytrzymaj, żeby nie wyskoczył. Niewiele mniej wygląda na zdjęciu. Jak? Zobacz, jaki piękny. 82. 93 i dwa amury. Coś pięknego. Coś pięknego, drodzy widzowie. Baja. Dziękuję ci za walkę. Koleżko drogi. Ile jest? 70.
No i takie dwa amury na wejściu po zanęceniu. I cóż można chcieć, godzina 26, a my już z dwoma pięknymi amorami z tej wody. Więc zostańcie z nami i zobaczymy, co nam noc przyniesie na tym łowisku. Branie do brzegu. Czyżby? Branie do brzegu. Branie do brzegu. I coś jest. Tylko zobaczymy, co. Coś niedużego. Branie do brzegu. I mamy kolejną rybkę z tego łowiska. Amur? No, Robson, nie widzę. Robson, nie wiem, naprawdę nie wiem. Coś małego. Wiem tylko, że branie było do brzegu, opadło, wisiało i coś niedużego. Na zestawie. Nie, nie, nie. No to ma jechać. Nie, 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 nie. Mamy ładnego karasia. Ładny karaś. Drodzy widzowie, taki kilogramowy. Chodź, zobacz, jakie tu karasie biorą. Robson. Zobaczcie, drodzy państwo, jakie piękne karasie. Już się odpiął. Trzydzieści osiem centymetrów taki grubasek. Więc rybkę wypuszczamy. Płyń. Rośnij, dziękuję ci za walkę. A tu co mamy? A tu co mamy, drodzy państwo? Kolejna ryba. I tak to mniej więcej wygląda. Przejdziemy, czyli dublet, podajnik i druga ryba. Tylko zobaczymy jeszcze, co. Dwa ładne amury, ładny karaś, taki kilogramowy, czyli japoniec, srebrzysty. I teraz coś jest niedużego na zestawie. I to jest skutek zanęconej miejscówki przeze mnie. Jeszcze nie widzę. I kolejny taki kilogramowy karaś. Bo tu karasie są takie piękne, ładne, grube, takie dorodne karasie. Rybka zaliczona, czyli drugi karaś, ten jeszcze większy.
Sławek, bracie! I drodzy państwo, wędkę mi złamiesz, Robek! Robek! 50... 42 centymetry. 42 centymetry, taki ładny na rybka. 42, ładny Japoniec. Baja. Więc drodzy widzowie, 20:53, mamy trzeciego ładnego karasia, takiego kilowego. Tu karasie biorą ładne. Zobaczcie. Więc trzecia sztuka, odpinamy i przerzucamy dalej zestaw. Drodzy państwo, godzina 21:06. Tam przed nami błyska się i prawdopodobnie może padać. No nie chciałbym. No myślałem, że branie ma Robson. Nie chciałbym, żeby padało. No ale zobaczymy, jak to się potoczy. Więc burza bokiem idzie. Żeby przeszła, bo kolejnej nocki całej w deszczu, mokrej, niemiło by było. Dwa dni temu z Karolem całą noc w deszczu, teraz w deszczu. No nie chciałbym, drodzy państwo. No ale zobaczymy. Tak mówię, 21:07. Wędkujemy i czekamy na jakieś konkretne rybki jeszcze. Za chwilę zmienię haczyki na większe, założę większe pelety, tak aby trafić jakiegoś ładnego karpia z tej wody. A czy uda mi się złowić jakiegoś karpia, zobaczycie to sami w dalszej części mojego filmu. Więc machaj, będą ryby, będą, z tym, że nie na pewno pyzuś. Nie na pewno. Wędkę mi wciągnęło. Zobaczcie. Chciało mi wciągnąć, drodzy państwo, wędkę. Zobaczymy, co takiego. Zobaczymy, tak jak mówię, 21:08. Muszek, komarów pełno. I zobaczymy, co tym razem. Ale idzie. Przeszło na drugą stronę. Musimy przejść, bo nie wiem, co to jest. Idzie. Do Sławcia. Zobaczymy, co. Czy Japoniec, czy karpik jakiś nieduży. Więc jazda tam. Nie wiem. Chyba nie, bo tu jest mój. U ciebie jest branie. Tak? No nie wiem, co to jest, wiesz? Wiem tylko, Sławciu, że spadła ze stojaka. Może być drugi amur. Teraz mi w tą weszedł. Karp. Jest, drodzy państwo, karp. Karp jest na bank. No do klipa dojdzie, a ja z klipa nie ściągałem. Muszę go przeciągnąć. Karp jest na bank. Błyska się. Muszę go przeciągnąć. Dobra.
podbierzesz mi, Sławciu? Karpik jest, na bank jest karp, wiesz? Tylko wiesz, jakie tu waleczne karpie są. Teraz. Dziękuję, tylko uważaj na tą sztycę. I tak, drodzy Państwo. Ładny karpik. Już. Okej, ale nie mam jak za bardzo. Nie mam za bardzo jak. Dwie ręce mam. Przepraszam, że w takiej sytuacji, ale nie mam rąk. Przepraszam Was. Ale mam dwie ręce zajęte palcami, jak to się mówi. I taki na wejściu piękny karpik suszony. Ile? Czwóreczka, dobra. Dobra, czwórka i czternastka. Haczyk. Okej. Rybkę zważymy. 68. Taki piękny, pełnołuski. Pełnołuski jednak. I jest bajecznie. Więc szybka fotka i rybka wraca do wody. Burza idzie na całego. My przerzucamy po tym karpiu zestaw i jest bajecznie. Nie inaczej. Bajecznie. Więc machaj, będą ryby, będą. Więc drodzy Państwo, burza. Zobaczcie, co się dzieje. Co się dzieje? Burza. Ja namiot trzymam, bo idzie burza. Trzymam namiot, burza idzie. Musimy trzymać to jakoś, bo idzie burza. Miejmy nadzieję, że przejdzie ta burza, ale jest niewąsko. Wezmę nisko. Niziutko wziąłem parasol. No i widzicie, jak to mniej więcej na rybach bywa. Musimy jakoś to niestety przetrzymać. Trzymamy parasol, pijemy kawkę, wasze zdrowie. I musimy to wytrzymać.
najgorsze, drodzy Państwo, za nami. Miałem branie... Sławek! Miałem branie, podciąłem i plecionka pękła. Zobaczcie, luz. Złapałem kij, plecionka pękła i ryba odpłynęła z podajnikiem i z całym zestawem. Tak mniej więcej takie wędkowanie. Jak widzicie, parasol przetrwał. My jakoś przetrwaliśmy, ale zobaczcie, co się dzieje. Co się, drodzy Państwo, dzieje. Nawałnica nie z tej ziemi. Zanęta do spodobania. I tak mniej więcej to wygląda.